Ja nie, jest sygnatura tutaj, widzisz? Widzisz? Ciężko powiedzieć, czy może ktoś tutaj utonął, czy po prostu ten krzyż może tutaj ktoś przypadkowo oparł. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj dotarliśmy na plażę w Jakubowie, nad jezioro Dzierzgońskie, gdzie będziemy przeszukiwać okoliczną plażę. U mnie pierwszy sygnał tradycyjnie zrywka aluminiowa. Ewelinka walczy z sygnałem. Co masz? Jeszcze nie wiem. Pierwszy sygnał. 50 groszy. 50 groszy. Zeszłego sezonu, bo zleżałe. Ale ty to masz farta. Ja zawleczkę, ty 50 groszy. Dzień się rozpoczyna. Tutaj jakiś pewny sygnał, zaraz zobaczymy co to. Tu mam w garści. Kolejna zrywka. Cyk, pyk. I co masz? 5 groszy. 5 groszy. Przy tych moich chińskich dołkach, które tak głęboko kopię. Chińskie dołki. Już się śmieję, że do Chin się dokopię. Ale zobacz, dzisiaj już jest który? 8? 8. Listopad, a jak cieplutko. Cieplutko dzisiaj, to fakt. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Zobacz, co tutaj jest. Dziwna sytuacja, bo krzyż, połamany krzyż. Przerażam. Stoi oparty o drzewo na skraju tutaj jeziora. To jest bardzo przerażające. Chodźmy stąd. Idziemy przeszukać plażę, bo naprawdę... Naprawdę. Co naprawdę? No ktoś to powinien zabrać, bo to nie powinno tutaj stać. Ciężko powiedzieć. Czy może ktoś tutaj utonął, czy po prostu ten krzyż może tutaj ktoś przypadkowo oparł? Obejrzeliśmy krzyż, wróciliśmy do poszukiwań i trafiłem 50 groszy. Zobacz. Akurat mi się udało wyciągnąć to na ten, na łopatkę. Zobacz. Złote czy srebro, jak myślisz? Srebro. Srebrny pierścionek. A to, nie, to obroń. Ja myślałam, że moneta. A to obrączka. Obrączka. A jaka malutka, zobacz. Ktoś miał malutki palec. Ja już myślałam, że nas tutaj bieda spotkała. Malutki palec, no ale co to? No ładnie to wygląda, natomiast malutka, zobacz, lachani będzie. Już druga w tym sezonie, w tym zobacz, roku. Czy ma jakąś taka mała. A co ja? Trzymam tą łopatkę. Pik-mik. Nie widać nic, wiesz? Ja nie, jest sygnatura tutaj. Widzisz? Widzisz? Także. Ale malutka, zobacz, nawet nie wejdzie na ten. To dla Hani. Na twój paluch nie wejdzie, na mój wejdzie. Wejdzie na twój. Na Hani bardziej. Także Hania będzie miała drugi pierścionek w tym sezonie po naszych poszukiwaniach. Srebrny. Ciężki. Cieszy. Jak zawsze. Pyk. Dwa sygnały koło siebie. Pierwszy to zrywka, a drugi to złotówka. Ja tam, kochanie, mam zeta. Trochę już jest moniaków. Z jest, złoty 52 złote. I... Ja mam kolejną 50. I? 50? Nie, chyba woda aluminiowa. No ty śmieci to jest tutaj, no i 50. Także trochę już tego ustukaliśmy. Trochę się śmieje, jest 3 złote. Okaże się na koniec, kto wygra także dzisiaj. Ustawieni jesteśmy. Aha. 3, może 3 z kawałkiem, co? Ale na pewno władze tutejszej miejscowości będą zadowoleni, że posprzątaliśmy. Bo śmieci jest tutaj bardzo dużo, sami zobaczcie. Tradycyjnie puszki i folie aluminiowe. No i to co mamy w kieszeniach, czyli zrywki i kapsle. Kapsli tu jest stosunkowo mało, dużo zrywek.
co, nie spodziewałaś się? Spodziewałam się. 10 groszy. Zleżałe trochę też, nie? Stary. Znaczy stary, no, że trochę poleżało. Z początku sezonu. Ale widzisz, to jest dobry ślad, bo nikogo przed nami tu nie było. Nawet jak był, to śmieci zostawił. Nie, raczej nie, bo bym moment nie ominął. Mała plaża, a średnie efekty. Średnie. Naprawdę średnie. I oczyściłem. I tu jeszcze grosik. Trochę złachany, ale zawsze moneta. Komuś się chciało tak głęboko tą puszkę zakopywać. Ważne, żeby się nie skaleczyła. To nawet nie puszka, tylko coś innego. Coś innego, ale ciula wodołek wykopałam, bo... Łopaty trzeba. Łopaty. Nadeszły posiłki. Posiłki, posiłki. Zobaczymy nad czym my się tutaj tak mordujemy. To jest naprawdę coś. O. Już chyba możesz ręką wyciągnąć. O. A co to jest? I o. Patrzcie, od... Łopatka chyba. Łopatka chyba. Boże, tak mi zamurowało, że tak trzymałam cały czas tutaj. Ktoś na dole. Z naszej ekipy tutaj był wcześniej, miał łopatkę do podbierania. Chyba, że to jakiegoś dziecka. Może jakaś zabaweczka. Zobacz. Nie, no ktoś sobie zrobił, zobacz, do podbierania, bo to jest ręcznie robiona. Chyba nie. Chyba tak. No ale mamy. Przyda nam się. Przyda się. Zawsze to coś innego niż monety. Kapsle i zrywki, ale też przypała, o, uśmiech na twarzy. Ale pamiętaj, takie, że to było moje znalezisko. To jest twoje, ale ja je wyciągnęłem. No tak. Proszę, oddaję. A tuż obok plaży usytuowana jest taka wiata. Chodź kochanie na kawkę. Padła tam zatyczka. Proszę, tutaj kawka dla ciebie. Dziękuję. Kawka dla mnie. I ciasteczko też jest dla ciebie, bo ja swoje już opędzlowałam. Ja się z tobą podzielę na pół, bo nie mógłbym przepatrzeć, jak ja jem takie apetyczne ciastko kokosowe. Twoje ulubione. A ty się patrzysz, moje ulubione. A w międzyczasie też pokażemy wszystkim to, co znaleźliśmy dzisiaj. Kasiorki za wiele nie ma. 3,50, złotóweczka, 10-groszówki. Ogólnie 2,50, około 3 zł. Oczywiście ta łopatka. No i co najważniejsze w tym wszystkim? Ale tu jeszcze twoja obrączka. A, no, o tym bym zapomniał. Widzisz? I obrączka, bo się skupiłem na tym, na kasie. Albo na tym ciasteczku. Na tym ciasteczku. Proszę, połowę ciastka. No i przede wszystkim co? Znowuż kolejny wypad można uważać za udany, bo wspólne, tak? Jak powtarzam to w każdym odcinku. Wspólnie, wspólnie, wspólnie. Razem na poszukiwania. Tego życzę też i wam. Tak szczerze mówiąc, to te fanty, które znajdujemy, nie zawsze się liczą. Najważniejsze się liczy to, że jesteśmy tutaj razem i możemy sobie spędzić miło czas. Na tym kończymy nasze dzisiejsze wojaże na plaży nad Jeziorem Dziszgońskim. Standardowo oczywiście zapraszam was do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania, do komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.